Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. O partigiano, portami. Sono bardzo dziękuję, witam was w kolejnym odcinku z Farminga 19. No i dzisiaj będziemy sobie sprzedawać słomę do sąsiada. No i trochę nowości będzie, tutaj będę mówił różne rzeczy, kilka, więc no co. Tutaj mam naszykowaną 60, bo pilnie sąsiad wzywa, że pyta, czy mamy jakąś słomę w kostkach, bo potrzebna mu jest. No i akurat zostało mi trochę tutaj tych kostek słomy. No i powiedział, że płaci podwójnie, więc na skupie dostałem 1500, to, a on da nam 3000. Więc myślę, że dosyć dobra ugoda. No i tak jak już na wstępie widzieliście, mamy nowy ciągnik. Jest to McCornick C105 Max. Proszę bardzo. Spójem Lakeman, czy jakoś tak, nie wiem jak to się wymawia. Trochę stary, ale właściciel dorzucił, tam dorzuciłem tysiaczka i dorzucił właściciel. Co jeszcze? Będziemy tak. Chyba będziemy się żegnać niedługo. No, zaczniemy, teraz będziemy plany. Tak, plany na rozwijanie gospodarstwa. Czyli tak, mam w planach sprzedać tego zetora. No, bo on ma podobną moc jak McCornick, więc nie chcę trzymać takiego mocnego ciągnika. Sprzedać tej słomy całej, więc to wyjdzie z 20 tysięcy nam dadzą. Co dalej? Sprzedaż tej ziemi, co tu mamy. I tak, jakie są plany? Plany są takie, żeby tutaj to wszystko posprzątać, to drewnienko, te kamienie, te kotury, jak widać tutaj jest, odrestaurujemy, wiadomo, i sprzedamy, co nie? Go. Z zetorem, może ktoś będzie chciał osobno kupić. No i mam w planach jeszcze tak, to zostaje, rozbiórkę tej starej szopy i budowa jakiejś wiaty na kombajn, żeby tu było, wiadomo, żeby tu dochodziło, to sznurek się, wiadomo, sprzątnie, tam halina weźmie, gdzieś przestawi, gdzie indziej, tu na przykład. Tutaj będzie jeszcze powiększone, myślę. No i co dalej, chodźmy tutaj. Jak tutaj wtedy byśmy tutaj rozwalili to, byśmy postawili nowy płot, bo jakieś metale jeszcze są. Nowy płot, więc by było poszerzone dotąd gdzieś. Bym odkupił działkę, czekajcie, przez te krzaki, dotąd, co nie? Wiadomo. Byśmy ten obornik gdzieś gdzieś przemieścili, bo no, trochę sprzedamy, tak z połowę i z połowę zostawimy, bo to no, tutaj jest taki stary bardzo już ten obornik, tutaj jest taki nowszy, bo to od kur tam wyciągane, no i tam kupowane kilka razy, bo to gospodarstwo jest po dziadku. No i co dalej? Tutaj też ten złącz trzeba wywieźć. No i myślę, że rozwalimy tą jeszcze siatkę. Brama pójdzie na sprzedaż, myślę. No i co jeszcze? Miałem wam pokazać. Tutaj mamy nową prasę też, taką starą, jak widać. No i tu mamy kostki, jak widać, bo 3 przyczepy były, 3 razy po 85 kostek. Dobra, zamkniemy sobie, dobra, zamknę kasie i jeszcze tutaj muszę wejść oczywiście, no bo ciężko się wchodzi. O, dobra, weszliśmy. Tutaj mam też kostki. Ładnie ułożyłem tutaj na stodole. Co jeszcze? Chyba to na tyle. Nie wiadomo. Jeszcze tak. Czekajcie, muszę z tym wyjść jakoś normalnie. W miarę. Cyk, dobra. Jeszcze tutaj może z sąsiadem planujemy, żeby powiększyć też tutaj. Bo on generalnie by chciał to wyburzyć, bo to taki, przejdę tutaj przez płac, bo to taki ubytek jest. Jak widać, ona tu pełna drewna, ale tam sprzeda, wiadomo.
No takie, no stare, co nie, tutaj też kury moje chodzą, bo pozwolenie jest to, wiecie. No i co jeszcze? On chciał też chyba to rozwalić, ale to nie moja sprawa. No i też tutaj by powiększył dotąd, co ja, tą bramę, tej bramy tu już by nie było. To by zostało tak, jak jest tu ta brama, no i by było takie przestawione, co nie? No i tak, jeszcze by tak. Plana generalnie jest tak. To jeszcze zostanie. A generalnie tak. Wywieźć ten złom, wiadomo, sprzedać zetora i te belki. Wiadomo, z złom można wywieźć to wszystko, te zrębki tutaj, co rąbiemy, co po trochu. Zawsze można to wywieźć. No i wiadomo, wtedy te zrębki tutaj podziebiemy, weźmiemy tyle tego, co nie? Albo, wiem, tutaj tą trójkę sprzedamy, tych, wiecie, tu jest chyba po metr długości mają, sprzedamy. Tutaj jeszcze, wiadomo, będzie na opał, betoniarka, no, betoniarkę gdzieś się przestawi, trajzekę zostawić. No, zostawimy. A, jeszcze puk sprzedamy. No, nie będzie nam potrzebny, co nie? Bo jak mam już tego Lakemana, to... Chyba, że zostawimy i będzie orka na dwa. Myślę, że będzie dobry taki odcinek. Więc jeszcze... Bo Zotar jeszcze nie zostaje sprzedany, jak wiadomo. W planach na razie w tym sezonie jeszcze, żeby zrobić... Sprzedaż bel i złomu. Wywiezienie. No i dobra, to już możemy je sobie cisnąć do sąsiada. Do sąsiada mamy niedaleko, bo tutaj tylko kawałek. Tutaj. On ma świnie, więc potrzebne mu są. O, dźwięki sobie trochę ściszymy. Na 12. Powoli wyjeżdżamy. Dobra, jedziemy powoli. Oczywiście subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie. Dobra, jedziemy szybko. No i co? Chciałem, żeby do końca roku szkolnego albo roku wbić te 2000 subskrypcji. Myślę, że tak w czerwcu już będą jakieś live'y z donatami. A live'y już będą trochę wcześniej. Bo to wiadomo. Sąsiada nie ma na podwórku, bo on w polu jest, więc mi kiedy indziej da tą kasę za słomę. Dobra, więc jedziemy. Skręcamy tutaj. Z tyłu chyba nic nie jedzie, ale dobra, powoli tutaj zjedziemy. Dobra, kazał mi tu pod stodołę to wywalić, czy zrzucić, tak jakby. Ale wiadomo, autoload. Tutaj. Kurde, musimy inaczej podjechać. Cyk, dobra. On sobie to wiadomo, inaczej poukłada może. Dobra, no i co? To było na tyle w tym odcinku. Trochę planów przedstawiłem. Więc co? Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Na razie, cześć!